Dzisiaj chciałem poruszyć taki temat samodzielności i zaufania do siebie. Wiecie, to jest trochę taka samotna ścieżka. Poznanie samego siebie, rozwój świadomości, rozwój duchowy. I nawet jeżeli wydaje nam się, że wokół nas jest tyle ludzi i my ich wszystkich rozumiemy, tak jak na przykład teraz siedzę na tej ławce, przede mną przychodzi całkiem sporo ludzi. Każdy jest pogrążony w swoim życiu. Każdy idzie w jakimś kierunku i ma swój własny światopogląd. Gdzie to nieraz jest takie niekomfortowe, jak mówi się coś do kamery i ktoś obok ciebie przechodzi. Bo jako ludzie mamy coś takiego jak samoświadomość. Czyli mamy takie poczucie, że ktoś nas ocenia. Zazwyczaj oceniamy sami siebie. Praktycznie całe życie oceniamy sami siebie. I ten nasz osąd dotyczący nas samych, to jest ten osąd, który dotyczy wszystkich ludzi wokół nas, bo się uczymy od siebie. Uczymy się od naszych rodziców, rodziny, bliskich, z internetu, z social mediów, z książek, z telewizji, z wiadomości, ze wszystkich myśli. Człowiek to jest taka antena, która nadaje na określonych falach, określone fale odbiera i nadaje na określonej rzeczywistości. Każdy z nas żyje w swojej własnej bańce. I powiedziałem o tym, że ta ścieżka jest dosyć samotna, ponieważ my uczymy się poznawania siebie, tego czym jest świadomość, jak obserwować siebie, jak odpuszczać kontrolę, jak żyć tu i teraz. I ten proces nauki tego to nie jest tylko i wyłącznie proces akumulacji wiedzy. To jest bardziej proces uczenia się tego, jak nie wiedzieć. Jak pozwolić sobie na to, żeby wszystko płynęło. Żeby pogrążyć się w duchu obecności i nawet w sytuacjach niekomfortowych odnaleźć się w centrum swojego własnego istnienia. To jest trochę taki test wyjścia z własnej strefy komfortu. Bo to są sytuacje, kiedy uczymy się najwięcej. Kiedy poznajemy siebie w sytuacjach, w których nie wiemy, jak zareagujemy. Kiedyś nie rozumiałem tych mądrości i stawiałem przed nimi opór. Starałem się utwierdzać w przekonaniu, że wiem najlepiej, że ja zawsze mam rację, że ja zawsze wiem najlepiej. I próbowałem udowodnić to sobie, próbowałem udowodnić to innym ludziom. I z biegiem czasu, obserwując siebie, teraz rozumiem, że nie chodziło o to, żeby sobie coś udowadniać. Chodziło o to, żeby odnaleźć siebie. Chodziło o to, żeby zrozumieć siebie w gąszczu tych wszystkich informacji. Chodziło o to, żeby stworzyć swoją własną przestrzeń. Na to, żeby móc stworzyć swoje życie. Co ja mam tutaj na myśli, mówiąc stworzyć życie? Mam tutaj na myśli tworząc swoją osobowość, swoją osobę, siebie. Cieszę się, bo mogę to robić poprzez internet, wyrazić siebie, bo mogę to zrobić w twórczości. Bo mogę robić to pomagając innym ludziom. Tworzymy siebie poprzez nasze zachowania, poprzez nasze myśli, nawyki, poprzez obraz siebie, jaki kształtujemy. Ale to nie do końca my decydujemy, jaki ten obraz będzie. Wszystkie te słowa, które teraz mówię, mówię z przestrzeni świadomości, z przestrzeni serca, z przestrzeni bycia. Nie mam pojęcia, jakie powiem za chwilę słowa. I ostatnio pozwoliłem sobie na totalny flow, na totalny przepływ. Byłem trochę pogrążony pracą. Może trochę za bardzo i teraz doceniam wartość tego przekazu jeszcze bardziej i wiem, jak bardzo ludzie tego potrzebują. I dostrzegam to, jak wiele ja musiałem odkryć w sobie tej samodzielności, tego zaufania do siebie, żeby być w stanie w ogóle mówić te słowa. To nie jest tak łatwo, naprawdę, otworzyć się przed ludźmi, być w 100% pewnym tego, co się mówi i robić to z taką czystością, taką bezinteresownością. Ja wierzę, że
To jest to, kim jesteśmy, to jest to, jaka jest nasza prawdziwa natura. Może wiara to jest nieodpowiednie słowo, bo ja nie chcę was do niczego przekonywać. To jest bardziej kwestia odkrycia przestrzeni, w której nie musisz w nic wierzyć. Nie musisz się przekonywać do niczego. I w tym nieznanym, tak jak Krishnamurti opisywał, w tej przestrzeni bez myśli, możemy odkryć to, co najcenniejsze. To jest wolność. Niewysłowiony stan świadomości. Jest tak wiele rzeczy, które możemy wiedzieć, których możemy się nauczyć. To jest ważne, żeby studiować siebie i życie, i żeby wiedzieć. Zawsze daje nam to jakiś kontekst, żeby się odnaleźć w tym wszystkim. Ale to są te rzeczy, które odkrywamy w nas samych, które są najcenniejsze, gdy jesteśmy sami ze sobą. W ciszy, w samotności, na odosobnieniu, na samotnym spacerze. Są rzeczy, które pokazują nam nasi bliscy, przyjaciele, znajomi, rodzina. To też są ważne rzeczy, ale są również cenne rzeczy, które odkrywamy w samotności. Ja w samotności odkryłem siebie. Dostrzegłem to, co chcę tworzyć w życiu. I wciąż za każdym razem, kiedy nie wiem, co będzie, nie wiem, co mam zrobić, po prostu się wyłączam, wychodzę, zamykam wszystko, wyłączam komputer i idę przed siebie. To jest niesamowite, ile osób tutaj biega. Nie mam nic więcej do powiedzenia.